rocznica urodzin patrona naszego muzeum, Emila Fildorfa Nila, dokładnie 125. rocznica. I słuchajcie, wszyscy go kojarzymy, znamy jako człowieka, który był pierwszym emisariuszem naczelnego wodza do kraju, był zastępcą dowódcy Armii Krajowej, czy na przykład był dowódcą KEDYW, czyli kierownictwa dywersji. Znamy też jego niestety smutne losy po wojnie, że został zamordowany przez komunistów. Tymczasem ja chciałbym wam opowiedzieć pewną anegdotę oraz to, skąd się wziął jego pseudonim. Na zdjęciu widoczna rodzina Fildorfów i Janina, czyli żona Emila, opowiadała, że Emil miał trzy miłości. No, pierwszą miłością była Polska. Życiorys Emila tu świetnie pokazuje, że faktycznie tak było. Drugą miłością Emila Fildorfa był Józef Piłsudski, za którym był gotów skoczyć w ogień. No, zresztą, jak zobaczycie sobie, że faktycznie jego działalność w Legionach to jest też kolejny materiał na film. No i trzecią miłością oczywiście była Janina, poznana w Wilnie. Emil nie za dobrze się uczył, moi drodzy. Muszę wam powiedzieć, że nie był to piątkowy uczeń. Bardziej od siedzenia w szkole interesowała go taka praca społeczna, na przykład działalność w Strzelcu. No a później, jak tylko właśnie zaczęła się pierwsza brygada zbierać tu w Krakowie, no to nawet się nie zastanawiał, tylko właśnie ruszył, no bo chciał walczyć o niepodległość Polski. Wielu z was może się zastanawiać w ogóle, skąd się wziął jego późniejszy pseudonim, ten, którego używał jako właśnie dowódca KEDYW, czyli Nil. No właśnie, kiedy w roku 1940 został wysłany z Londynu do Polski, to wcale nie leciał Ryanairem Warszawy, tylko musiał dostać się drogą okrężną z Londynu do Afryki, właśnie później przez Egipt, do Stambułu, następnie ze Stambułu do Budapesztu, no i dopiero później przez Kraków do Warszawy. No słuchajcie, taka podróż trwała ponad 50 dni. No i na pamiątkę tego egipskiego odcinka drogi przyjął pseudonim Nil. Jeżeli chcielibyście posłuchać więcej ciekawostek o takich ludziach jak Emil Fildorf, o Armii Krajowej, no to serdecznie zapraszam, dajcie komentarz, napiszcie, co chcielibyście usłyszeć. Zapraszamy was do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, a tymczasem żegnam się z wami.